Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, a szczególnie ciepło witam czytelników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Dziękuję za zaproszenie, za możliwość wzięcia udziału w Narodowym Czytaniu. Dzisiaj przeczytam Państwu scenę czwartą i piątą z trzeciego aktu sztuki Moralność Pani Dulskiej. Sztuka ta jest mi szczególnie bliska, ponieważ dawno temu w zestawie maturalnym było takie pytanie właśnie o Moralność Pani Dulskiej oraz pytanie o Moralność Pani Dulskiej znalazło się w zestawie pytań na studia Filologia Polska, ale to już było dawno temu, ale została w moim sercu, bardzo dobrze mi się kojarzy i z matury, i z egzaminów wstępnych dostałam wtedy piątkę, więc tym bardziej przyjemnie dzisiaj przeczytam. A zatem, moi drodzy, scena czwarta, akt trzeci, występuje Dulska oraz Julia Siewiczowa. Zaczyna Julia Siewiczowa. Ciocia mnie wzywała. Tak! Właściwie nie powinnam przyjść po tak dotkliwej obrazie, ale w nieszczęściu powinno darować się winy. Zatem cóż ciocia sobie życzy? Zlituj się, ratuj, wybaw mnie z tego położenia. Przecież taki ożenek dla Zbyszka to ostatnia zguba. Jak ja ludziom w oczy spojrzę? Moja ciociu, sama ciocia piwa naważyła. Ja radziłam odprawić Hankę. Ale kiedy ci wytłumaczyłam, dlaczego ją trzymam, sama się zgodziłaś, że tak lepiej. Ja to przecież zrobiłam dla jego dobra. Patrzeć już nie mogłam, jak się wisusował. To się nieraz robi. Ja nie pierwsza i nie ostatnia. Tak, zapewne. Radź! Ratuj! Ty masz doskonały złodziejski spryt! Ty coś wymyślisz! Przede wszystkim weź tę Hankę do siebie! Wyrzucić jej nie mogę, bo się obniesie nas po mieście. U ciebie będziesz ją pilnować, żeby z nikim nie pyskowała. A już co to, to nie. Dziękuję za taki mebel. Nigdy nie wiadomo z takimi, co w trawie piszczy. Ale trzeba rzeczywiście coś zrobić, bo i dla nas samych to bardzo nieprzyjemnie. Mój mąż aż jeść kolacji nie mógł, jak się o tym dowiedział. Czy ona ma jaką rodzinę? Ma tu tylko matkę chrzestną, praczkę. Trzeba ją tu sprowadzić. Posłałam po nią kucharkę. Może się wyda coś o tej Hance. Może ona już dobrze tam na wsi się bawiła, jeżeli się Zbyszko dowie. Chodź! Według mego przekonania Zbyszko jedynie tylko na złość cioci to wszystko zrobił. Na złość mnie? Matce? I miej tu dzieci. Takem go chowała. Woziłam się z nim do Radki. Jak była ta matura, to niby no pokierowałam go do prokuratorii, skarbu. A tu? Proszę cioci, proszę się uspokoić. To nic nie pomoże. Tu trzeba radzić energicznie. A co ona mówi? A co ona może mówić? Nic! To jeszcze całe szczęście, że ona zdaje się głupia, bo jakby tak wzięła na kieł, niech jej ciocia da wódki i chleba z masłem. Co? Już ja wiem, co mówię. Miodem się muchy bierze, nie octem. Scena piąta. Występuje Dulska, Julia Siewiczowa i ta Drachowa. Zaczyna ta ostatnia. A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dulska. A, to wy. Do Julii Siewiczowej. Ta praczka. Ta Drachowa. Rączki całuję wielmożnej pani gospodyni. A cóż to? Będzie znów duże pranie?
Julia Siewiczowa. Niech ciocia mnie pozwoli. Nie, moja dobra kobieto, my tu was zawezwali całkiem o co innego. A rączki całuję. Tu chodzi o Hankę. A, widzicie, tak to się stało. Hance trafia się doskonały mąż. Dulska. No coś ty. Julia Siewiczowa. Zaraz, ciociu. Doskonały mąż. Otóż, ponieważ to jest poczciwy rzemieślnik, wychowanek cioci, więc my chcemy naprzód wiedzieć, jaka to też uczciwość Hanczyna, bo to w takiej małej mieścinie to rozmaicie. Jak to ta drachowa wie? No, no tak, wielmożna pani, niby to swoja rzecz. Właśnie. Więc co do Hanki, jak się to ona tam sprawiała w domu? Tylko niech ta drachowa powie pod przysięgą, jak na spowiedzi, bo to ważna sprawa. Niby co do Hanki? A wielmożna pani, to dziewczyna była jak szklanka, nawet rysy nie było. Moglibyście na to przysiąc? A przed Najświętszym Sakramentem, za nią jak za siebie. No a ten finans wach? A to insza inszość. On się z nią zaręczył, ale co to tamtego, to o, tylko że nie było pieniędzy, niby na gospodarstwo, więc bez to się to ślimaczy, ale to całkiem uczciwie i honorowo. To sam ksiądz proboszcz może poświadczyć. No a tu, w mieście? A, to już chyba wielmożna gospodynie wie, bo przecież dziewczyna niby tu jakby pod opieką. A może się ta drachowa wódki napije? A rączki całuję wielmożnej pani, ja przysięgałam od wódki. A od likierku? A no chyba, że... Do Dulskiej. Daj Anielko coś słodkiego. Dulska wychodzi. Pani ta drachowa myśli, że Hanka może z czystym sumieniem iść za tego, co jej się trafia? Proszę wielmożnej pani, jak się jemu podoba, to chyba nie będzie taki skrupulant. To u państwa takie wymysły, a potem to, czy ja wiem? Wraca Dulska i nalewa. Naleweczkę. Pijcie. Rączki całuję, rączki całuję. Dobre. Aż mgli. Takie dobre. Więc pijcie. Moi drodzy, dziękuję, że mogłam być częścią tego przedstawienia, tego wielkiego święta, jakim jest Narodowe Czytanie, i z wielką radością przeczytać Państwu fragment Moralności Pani Dulskiej, sztuki mi szczególnie bliskiej. Pozdrawiam cieplutko wszystkich, którzy nas słuchają, a szczególnie ciepło czytelników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. A czytała Wioletta Piasecka. Zapraszam serdecznie do biblioteki.